Zakończenie wojny Warszawa przyjęła obojętnie. U nas to niczego nie zmienia. Tak 8 maja 1945 roku pisał w depeszy do Londynu pełniący obowiązki delegata rządu na kraj Stefan Korboński. A jak wyglądała wówczas sytuacja w Polsce? Otóż dzień wcześniej, czyli 7 maja, tenże Stefan Korboński informował rząd Rzeczpospolitej. Pacyfikacje przy użyciu czołgów i samolotów objęły powiat Włodawa. walki z otaczanymi i broniącymi się oddziałami leśnymi. I dalej y, następowało wyliczenie kolejnych miejscowości dziesiątków osób bądź zabitych, bądź aresztowanych przez y, Sowiety. Kierownicą Polskiego Państwa podziemnego w tej sytuacji nowej okupacji postanowiło kontynuować swoją działalność. 7 maja 1945 roku obradowała Rada Jedności Narodowej i w trakcie tych obrad postanowiono wystąpić do premiera Arcises. Arciszewskiego mianowanie dwóch zastępców delegata rządu, którymi mieli być Franciszek Białas z, z Polskiej Partii Socjalistycznej oraz Józef Kwasiborski ze Stronnictwa Pracy. Rada Jedności Narodowej postanowiła również wystąpić do premiera Arciszewskiego o zatwierdzenie na stanowisko następcy generała Leopolda Okulickiego, pułkownika Jana Rzepeckiego. W efekcie w maju została powołana decyzją pełniącego obowiązki naczelnego wodza generała Władysława Andersa delegatura sił zbrojnych na kraj i pułkownik rzepecki stanął na jej czele. W efekcie nastąpiło przekształcenie funkcjonujących w konspiracji struktur rozwiązanej w styczniu 1945 roku Armii Krajowej w nową organizację, delegaturę sił zbrojnych. Muzyka